Dzisiaj nie jest poradnik o tym, jak stworzyć moba, no bo już ten poradnik był. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić, żeby miał losowy drop. Mniej więcej. A więc tak, bawimy się w procedury. Wybieramy to. Od razu już. No to ja chcę, żeby z niego 5 różnych itemów wypadało. Więc następnie wybieramy to. I wybieramy to. Następnie wybieramy mm, tą ramkę standardowo. Wybieramy oczywiście to. Tak, tak. I teraz damy przykładowo 0.7. Mówiłem Wam, że ja nie wiem, jak tu jest prawdopodobieństwo, ale mm, najwyraźniej jest tak, że od stąd jest największe prawdopodobieństwo, a to jest najmniejsze. Więc. Hmm, możecie tutaj na przykład dać jakiś miecz z bossa, który będzie najrzadszy. No i wybieramy tak... E, World Manager, Wybieramy z I wybieramy tutaj tak... E, byle jaki item Pierwszy może flash zombie. I to będzie w... Trzech sztukach. Następnie chcemy, aby wypadło z niego tylko jedno flash zombie i kość kolejno wybieramy, że żeby z niego wypadała sama kość oraz niech będzie trzcina cukrowa następnie wybieramy, aby z niego na przykład wypadało nie wiem płyn dezynfekujący następnie wybieramy, aby z niego wypadał diamentowy miecz no i zapisujemy, zapisujemy MOBA. I widzimy się w grze. Do okazy tutaj jest ilość EXPO, jaka powinna wypadać z MOBA. A więc testujemy. A więc testujemy. Pyk. Flash zombie. Pyk. Flash zombie. Pyk. Kości. kościna, Kości. Flash zombie. O. Płyn do dezynfekcji. I diamentowy miecz. Myślę, że pomogłem Ci w tym poradniku. Daj lajka, daj suba. No i... Bye!